Co pani sądzi o skuteczności ziół? Mam na myśli czystek, jeśli chodzi o boreliozę. Z doświadczeń naszych pacjentów uważają, że czystek jest korzystny w leczeniu, jeżeli chodzi o zioła. Także na pewno stosowanie czystka jest jak najbardziej korzystne. Z tym, że powinno się stosować kilka tych ziół. Ten jeden czystek raczej chyba nie wystarczy. Z tego co wiem, to zielarze też opracowują takie protokoły leczenia ziołami, ale to jest kilka ziół skojarzonych. Proszę? Ale jakich ziół? Na przykład właśnie rdest japoński, tak samo koci pazur. Co tam jeszcze jest? I resweratrol. Panią, czy po wyleczeniu boleriozy może dojść do ponownego zakażenia? Ponieważ słyszałam, że bolerioza nie daje stałej odporności do końca życia. Absolutnie nie. Czyli ten klesz może ukąsić jeszcze raz i jeszcze raz powtarzane leczenie? Zdecydowanie tak. No to jest coś strasznego. Nie ma możliwości, nie uodparnia się nasz organizm. Dlatego, że ta bakteria jest tak polimorficzna przede wszystkim. Nie nabieramy, tak jak na inne choroby zakaźne się uodparniamy, stąd te szczepionki, dlatego między innymi fiasko szczepionki, która została w Stanach Zjednoczonych wyprodukowana kilka lat temu, było więcej zachorowań poszczepiennych niż wyleczeń. Stąd zaprzestano i jej produkcji, zakazano. Mam pytanie, przepraszam, mam pytanie odnośnie szczepień w Poznaniu. Pani doktor, jakie by polecała? Ja nie jestem lekarzem, z góry mówię. Ale chodzi odnośnie szczepień, co poleca właśnie, jeśli chodzi o Poznań. To znaczy na boreliozę szczepień nie ma. To już z góry, tak jak mówiłam, nie ma szczepień na boreliozę. To jest właśnie to, o czym mówimy, że szczepionka, która została wyprodukowana, przyniosła więcej szkody niż pożytku. Natomiast jest szczepienie na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych. Z tym, że to szczepienie jest, tak jak powiedziałam, praktycznie rzecz biorąc, no, nie ma ono wielkiego sensu. Tych przypadków KZM-u jest bardzo niewiele. No, producent musi to sprzedać i bardzo się reklamuje, stąd takie treści możecie Państwo na reklamach znaleźć. Zaszczep się przeciwko kleszczom. No niestety przeciwko tylko jednemu temu wirusowi odkleszczowego zapalenia opon mózgowych. Jeżeli ja tutaj mogę dodać do tego pytania, akurat mój syn przechorował boreliozę i kiedy ja pytałam panią profesor o zaszczepienie go właśnie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, otrzymałam informację, proszę lepiej tego nie robić, ponieważ większe jest ryzyko powikłań po tej szczepionce niż zabezpieczenie organizmu. Tak jak mówiłam, osoby podwyższonego ryzyka, czyli leśnicy, czy no, pewnie i rolnicy powinni się, mogą się na to szczepić, ale to prawdopodobieństwo jest bardzo, bardzo niewielkie. Proszę panią, dwa pytania. Jedno, czy po tej kuracji antybiotykowej, gdy ten rumień zginął, jest gwarancja, że osoba jest wyleczona? I drugie pytanie, zupełnie z innego kierunku, mianowicie kiedyś kleszcze nas gryzły, ja mam to doświadczenie i żadnych choroby nie było. Dopiero ta bolerioza jak gdyby upowszechniła się, przynajmniej w moim odczuciu, gdzieś 20 lat nie wcześniej. A wcześniej nic takiego nie było. Kleszcze były, odchodziły i byliśmy zdrowi. Co spowodowało, że nagle ta choroba stała się taka, że te kleszcze stały się nosicielami tej choroby? Pierwsze pytanie dotyczyło, czy jak rumień zniknie, to choroba jest wyleczona. Rumień znika sam, nawet bez leczenia. Nie trzeba zastosowywać antybiotyku, żeby zniknął. On zniknie po jakimś czasie sam. Natomiast
Mogę powiedzieć z naszego doświadczenia, że 2 tygodnie antybiotykoterapii przez w dawce 2 razy 100 doksycykliny jest nieskuteczne. Zdecydowanie więcej następuje. Ja miałem 400-dniową kurację, dlatego pytam o to. Każdy jest, jeżeli ma pan silny organizm odpornościowo, to może sobie pan z tym poradził, ale należy przeanalizować, czy no nie ma pan jakichś objawów jednak. Należałoby się przeleczać. Co jakiś czas mimo wszystko ten antybiotyk wziąć. Jeżeli państwo wznosicie oczy do nieba, jak się mówi o antybiotykach, że one są tak, że antybiotyki. Antybiotyki rzeczywiście, jeżeli je lekarz zapisuje bardzo łatwą ręką na wszystko, głównie po to, żeby szybko wrócić do pracy przy przeziębieniu, to rzeczywiście ten antybiotyk nie ma sensu, ale są przypadki chorób bakteryjnych, takich jak właśnie chociażby borelioza, gdzie ten antybiotyk musi być zastosowany. Oczywiście, tak jak powiedziałam, są osoby, które nie chcą stosować i wtedy mogą zastosować zioła, ale antybiotyk jest jedynym sprawdzonym środkiem, który mogę powiedzieć, że na pewno wybija, czy skutecznie, to już jest druga sprawa. Tak. Czyli przy tej 40 na pewno już jest zdecydowanie, 40 dni już jest zdecydowanie dobrze. To już jest i tak dobrze. Czyli przy tej ziołoterapii nie ma pewnej skuteczności? Też nie ma. Ja miałem 30-dniową taki okres i wtedy, gdy przyszedłem do kontroli, jeszcze był jakiś ślad i pani doktor, znaczy zniknęło właściwie po 30 dniach. Mówię, kiedy zniknęło? Po 30 dniach. To jeszcze 10 dni lekarz mi zafundował, powiedzmy, te... No nie wiem, na jakiej zasadzie, na jakiej właśnie podstawie. Właśnie na Mickiewicza ta pani, tutaj doktor, tak, tak. Na jakiej podstawie to stwierdziła, że jeszcze 10 dni. Na pewno prawdopodobieństwo wybicia bakterii jest duże przy zastosowaniu antybiotyku, jeżeli go się zastosuje od razu po ugryzieniu i na etapie tego rumienia. To na pewno zatrzymuje, jest duża szansa zatrzymania rozwoju tej bakterii. Natomiast jeżeli choroba już jest no, kilkutygodniowa, czy nawet kilkumiesięczna, to wtedy na pewno to nie podziała. A to drugie jeszcze raz proszę przypomnieć. A dlaczego dlaczego tyle boreliozy? Podejrzewam, że to wynika z tego, o czym ja mówiłam, że kleszcze się rozmnażają, składając około między 2 a 5 tysięcy jaj. I one przekazują patogeny nie tylko w tej formie dookoła, czyli z postaci na postać, czyli z nimfy na larwę i z larwy na postać dorosłą i później te jaja są dalej zarażone, tylko one jeszcze z pokolenia na pokolenie, w 4 pokolenia mogą. Są różne teorie na ten temat, ale ja już nie będę przytaczać jakichś teorii spiskowych, które mówią o wojnie, tak, o Amerykanach, którzy próbowali jakąś broń chemiczną i tak dalej, i tak dalej. No to jest tak, jak kiedyś przypadków alergii było kilkanaście, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset, a w tej chwili mamy non-stop, każdy ma, bo to jest powszechne. No i podejrzewam, że to tak samo jest, no to jest po prostu... Jesteśmy słabsi, bardzo możliwe, kiedyś więcej się ruszaliśmy, mieliśmy większą, wyższą odporność, to też powodowało, że no nie łapaliśmy wszystkiego. Jeszcze jest tak z boreliozą, jeżeli kleszcz przenosi nam samą i przekazuje nam samą tą boreliozę, to jakoś prawdopodobnie ten organizm może sobie poradzić, nasz sam. Ale jeżeli ma jeszcze do tego te koinfekcje, czyli te inne patogeny, o których ja wspomniałam, tą babesiozę, bartonelle i tak dalej, to bardzo często jest tak, że on sobie już potem nie radzi.
Po prostu następuje spadek odporności, te inne bakterie się jeszcze, czy pierwotniaki uaktywniają i wtedy nie radzi sobie organizm z tą bakterią. Znaczy pytanie, to może nie jest pytanie, bo tutaj pan mówił, że miał taką dosyć długą kurację. Ja jestem chora od 8 lat i nigdy nie widziałam kleszcza, żeby mnie ugryzł, a miałam 6 rumieni. Mhm. Lekarz też na początku badali mnie na chorobę mięśni, tak jak pani mówiła. Potem, że mam łuszczycę, że jakieś uczulenia i dopiero po 2 latach zwykły lekarz skórny stwierdził od razu, jak mnie zobaczył, że jest to borelioza. 3 razy słyszałam, że jestem zdrowa, a jednak ta choroba co roku wraca i no teraz jeszcze akurat w miarę siedzę. Są takie dni, że w ogóle nie mogę wstać z łóżka. Nie mogę utrzymać zwykłej szklanki. Także tak jak pan pyta, że rumień zejdzie, już jest wszystko okej, to tak nie jest. No dlatego mówię, że tak nie jest i dlatego te kontrowersje co do samego leczenia. Musiałaby pani spróbować skojarzonej antybiotykoterapii. Ta druga organizacja amerykańska mówi o tym, że należy leczyć kilkoma antybiotykami w wydłużonym okresie. Czy to jest w 100% skuteczne? Ja po sobie mogę powiedzieć tak. Jestem po 2-letniej antybiotykoterapii. 2 lata brałam po kilka antybiotyków, bo to się bierze kilka antybiotyków. Myśmy próbowali wtedy, próbowaliśmy na doświadczeniach amerykańskich, jak u nich to wyglądało i dostosowywaliśmy, znaczy z lekarzami oczywiście, te antybiotyki, które są dostępne u nas, bo to, co jest u nich, nie wszystko dostępne jest u nas. Moje osobiste doświadczenia były takie. Miałam problemy z koncentracją, miałam problemy ze znalezieniem właściwych słów, miałam problemy ze znalezieniem właściwej drogi. Kiedyś nawet w telewizji pokazali fragment mojej wypowiedzi, że gdzieś tam spadłam ze schodów i nie mogłam znaleźć wyjścia. No tak było. To nie były tylko te objawy. Bardzo wiele, powiedziałabym, że co najmniej 80% tych objawów ustąpiło. Mam nadzieję, że mówiłam w miarę składnie. Ze znalezieniem słów też nie miałam jakichś specjalnych problemów. A proszę mi wierzyć, stałam przed półką i usiłowałam sobie przypomnieć, jak się nazywają chruściki. Nie mogłam, musiałam pokazać te ciastka, poproszę. To jest okropne. Ci, którzy są chorzy, którzy z tą chorobą się zmagają, wiedzą, o czym mówię. Dlatego nie byłabym taka... Znaczy należy się bardzo wsłuchiwać w swój organizm. Ja nie chcę przesadzać, bo jeżeli ktoś ma objawy, które dają mu spokojnie żyć i z którymi sobie spokojnie radzi, to oczywiście nie ma co się leczyć. Ale jeżeli ktoś jest w takim stanie, że nie wie, jak te ciasteczka się nazywają, no to powinien coś ze sobą zrobić. Właśnie, chciałem zapytać, czy wśród tych objawów, o których słyszeliśmy, to były wszystkie najważniejsze, czy są jeszcze jakieś, które pani nie mówiła? Jest bardzo wielka lista tych objawów. Bardzo długa lista tych objawów. W moim przypadku jakie objawy były? Bóle przede wszystkim stawowe. To było pierwsze, dlatego powiedziałam o tym wybitym kciuku, dlatego że akurat pierwszy moim objawem, ja w ogóle miałam jednego kleszcza tylko w swoim życiu. I to w 2006 roku zostałam ugryziona przez tego kleszcza w głowę. Miałam jeszcze wtedy trochę więcej włosów. Nie pamiętam, nie widziałam tego kleszcza, nie pamiętam, kiedy to było. Później zaczęłam kojarzyć, że tam fryzjerka mi powiedziała, że mam jakąś czerwoną plamę na głowie. No jak już wiedziałam, że jestem chora i na co jestem chora, to już tą czerwoną plamę sobie skojarzyłam, aczkolwiek wtedy myślałam, że to jest jakieś uczulenie. Zmieniłam szampony, odżywki i zapomniałam o sprawie. I pierwsza rzecz, która mnie zaniepokoiła, to był ból stawu tego, tu. A tu, będąc już dojrzałą osobą, uczyłam się na nartach jeździć i tu sobie ten staw wybiłam. I tu wlazło to. Właśnie w to miejsce. To było pierwsze.
Mam przyjaciela, który jest chirurgiem ręki i pytam go, zobacz, co to jest. Ze starości ci się zużył staw. Taka padła odpowiedź. No to było w 2007 już wtedy roku. Nie, to było 2006. Później pojawiły się bóle w kostce, bóle w kolanach, takie wędrujące. Poszłam do reumatologa. Reumatolog, powiem szczerze, nie pamiętam, czy zadał mi pytanie, czy mnie ugryzł kleszcz, natomiast skierował mnie na badanie reumatologiczne. I to badanie nic nie wykazało w kierunku RZS-u, czyli reumatologicznie byłam czysta. No to pan doktor powiedział, że mam brać tabletki przeciwbólowe i zobaczyć, jak będzie dalej. No tak brałam, aż w końcu przestałam brać, bo stwierdziłam, że nie ma i tak różnicy. No a później się zaczęły właśnie te ciasteczka, o których nie wiedziałam, jak się nazywają. Jak usiłowałam wejść do komputera, żeby do banku swojego hasło i tak dalej, które normalnie, codziennie wchodzę, nagle nic, kompletnie. Biała tablica. Nie wiem skąd mam wyciągnąć, żadnym zakamarków nie pamiętam. I po 10 miesiącach od ugryzienia kleszcza mniej więcej rozpoczęłam to leczenie. Na początku było to leczenie tylko doksycykliną, ale podwójną dawką niż przepisywaną przez lekarzy i do tego dołączyłam zioła. To był tak zwany protokół, skrócony protokół Buchnera, czyli to był Andrographis, koci pazur i resveratrol, tylko właśnie ten rdest japoński, a nie wyciąg z tych łupinek winogron. Później 30 dni dożylnego antybiotyku i jeszcze kilka innych antybiotyków, bo między innymi na ta bakteria, dlaczego tak często jest, że po ugryzieniu kleszcza, kiedy dostaniemy antybiotyk na te kilka tygodni, albo jeżeli mamy objawy i coś nam tam się dzieje, idziemy do lekarza i lekarz stwierdza, że to jest borelioza, daje nam antybiotyk na te 3 tygodnie czy 4 tygodnie i my wtedy rzeczywiście zaczynamy się lepiej czuć. Po tych 3-4 tygodniach najczęściej czujemy się lepiej. No to jesteśmy przekonani, ok, jest dobrze, antybiotyk zadziałał. Po czym mija kilka tygodni, czasami miesiąc, dwa i zaczynamy się znowu czuć gorzej. Bakteria boreliozy, jeżeli czuje, że środowisko dla jej rozwoju jest niekorzystne, to zaczyna zamykać się w tak zwaną formę przetrwalnikową, czyli w cysty. I wtedy my czujemy się dobrze. A podanie jej antybiotyków w takiej podstawowej formie, takiej podstawowej wielkości, czyli takiej bakteriostatycznej bardziej bym powiedziała, niż bakteriobójczej, powoduje, że ona czuje, że coś w tym organizmie jest nie tak, to my się zamykamy i czekamy. I ona sobie czeka. I wtedy, kiedy zaczyna czuć, że to środowisko znowu jest korzystne, żeby się rozwijać, no to te cysty się namnażają, otwierają i ona się wtedy namnaża. I wtedy zaczynamy się gorzej czuć. A muszę powiedzieć, że ta bakteria uczyła się, bo tak jak powiedziałam, odkryto ją jako przyczynę choroby w 80-tych latach, ale w człowieku z lodu znaleziono bakterię boreliozy. Są teorie, że bakterie się uczą. No, ta miała dużo czasu, żeby się nauczyć. To już też, jak robimy spotkanie, wie pan, to jak robimy spotkanie stowarzyszeniowe i tak przychodzą wszyscy chorzy na boreliozę, to potem też tak zaczynamy się zastanawiać, czy później po tym spotkaniu, jak się gorzej czujemy, czy to właśnie nie jest działanie takie podstępne tych bakterii. Mamy kolejne pytanie. Tak. Zadam pytanie pozornie naiwne. No ja na boreliozę nie choruję, ja oczywiście nie zamierzam. Jak maksymalnie uodpornić? No, proszę pana, ja też nie zamierzałam. No, nie, ale jak maksymalnie uodpornić się na tą chorobę? Znaczy, tak? Powiem panu tak, uodpornić się na tą chorobę generalnie nie można, bo nie jesteśmy w stanie się uodpornić.
Natomiast możemy się zabezpieczać. To zabezpieczenie to jest oczywiście w pewnym sensie pozorne, dlatego że możemy się właściwie ubrać, idąc do lasu albo na jakieś spacery, należy się spryskać odpowiednimi repelentami. To te, które zawierają bardzo stężony środek DEET, taki jest na przykład muga, jest taki środek, który jest dostępny na półkach w hipermarketach. Natomiast co ja jeszcze polecam? Polecam, żeby pójść do sklepu dla zwierząt i kupić do spryskiwania zwierząt środki, które są zdecydowanie silniejsze, i spryskać nie siebie, tylko odzież. W tych miejscach, w których na przykład przy nogawkach, przy rękawach, na kołnierzyku, poczekać, aż to troszeczkę wywietrzeje, żeby nie dostać jakiejś reakcji alergicznej, i to już trochę zadziała. Tak samo może niekoniecznie ubierajmy się, co prawda widać łatwiej, jak się ubieramy na jasno w lesie, że idzie po nas kleszcz, ale zdaje się, że one lubią jasny kolor. I tak właśnie przyciąga. W ogóle podobno wytwarzamy jakieś takie substancje, które wyczuwane są przez kleszcze i jedni je mają, a drudzy nie. Może iść grupa osób i w tej grupie osób może być jedna, na którą na przykład napadną i ona mówi, że była pogryziona przez kilkadziesiąt kleszczy, a obok niej szedł ktoś, kto nie był ugryziony w ogóle. Kolejne pytanie. Ja chciałam zadać pytanie, czy pani słyszała o Instytucie Wola? Ja niedawno dostałam link, jest to małopolski ośrodek, gdzie właśnie leczy się bardzo skutecznie boreliozę. To znaczy tak, to jest biorezonans. Czy to jest Instytut Wola w Poznaniu, czy to jest Instytut Wola w Krakowie? Instytut Wola był jeden, teraz już są dwa. W Poznaniu też ktoś usiłował Instytut Wola stworzyć. Ponieważ mi ktoś wytłumaczył, że to jest to samo, no więc ja się poddałam temu. I skorzystałam z terapii tutaj poznańskiej. Dostałam urządzenie do domu. Podłączałam się przez 100 ileś godzin. Spałam z tym. Przyklejona plastrami do stóp, do ręki. Może gdybym tego nie zrobiła, może bym się gorzej czuła. Ale powiem szczerze, nie uważam, że to w 100% pomaga. Są różne takie instytuty, na przykład w Siedlcach, gdzie jest napisane, przyjdź do nas 3 razy, wyleczymy cię z boreliozy. Kosztuje tylko 1000 zł. Po czym mam przykład starszej pani, która się tam wybrała, chorej na boreliozę. No to stwierdzili jej, że boreliozy to ona już teraz nie ma, ale ma Alzheimera. Czy Parkinsona, już teraz dokładnie nie wiem, chyba Parkinsona. Tak, i oni dają gwarancję, że boreliozę wyleczą. Prawda jest taka, że tak jak już mówiliśmy, ta bakteria się uczy. Biorezonans jest czymś, co jest coś innego. To jest jakiś prąd, jest coś tam, jakiś działamy na coś. Ja zawsze mówię, można próbować, ale nikt nie mówi, że to jest w 100% skuteczne. Kolega, mój zastępca, poddał się w Krakowie wtedy, kiedy ten Instytut Wola był jednym instytutem, kiedy jeszcze podawano hologramy. No to w ogóle są takie czary mary, proszę mi wierzyć, że ale dają hologram jeszcze do noszenia. Nie wyleczył się na pewno, ale poczuł się zdecydowanie silniejszy. No, rzeczywiście zaczął robić takie, na przykład jeździć na rowerze non-stop, czego nie był w stanie przedtem robić ze względu na słabość mięśni. No, więc może to zadziałało coś. Także ja nie neguję w 100%, ale uważam, że no nie należy wierzyć w coś takiego, jak ktoś mówi, że to jest 100% skuteczne. W Katowicach spotkałem pana, który po Krakowie był zapewniany to, co pani powiedziała przed chwilą, że
jest już tam w porządku, a tymczasem on i jeszcze jego dwaj znajomi w Krakowie doszli do wniosku, że Kraków im w ogóle nie pomógł. To właśnie ten system. To znaczy tak, mówi się, że nie spadają z drzew, ale ptaki kleszcze roznoszą również. Na ptakach też można znaleźć kleszcze. Kleszcze w zasadzie skaczą, można powiedzieć, że tak, bo siedząc w trawie, one są przystosowane do tego, żeby atakować, tak jak w kłębie mniej więcej jeleniowate mają 1,20 m, to one są nauczone atakowania właśnie do tej wysokości. Czyli generalnie na trawie, jeżeli siedzi kleszcz i on będzie nawet z pół metra odległości od drogi, po której idziemy, to on nas dopadnie. Skoczy, tak. Z tym, że wskoczy na wysokość nie tu, ani nie tu, tylko jak my go gdzieś tu znajdujemy, to on po prostu sobie wszedł i szukał miejsca, żeby dobrze się usadowić. W takim... To była odpowiedź na pytanie, czy kleszcze skaczą. Jeżeli ktoś nie dosłyszał, kolejne pytanie. Może to nie jest takie do końca pytanie, bo tutaj koleżanka mówiła, że jest chora i też się może chciałam podzielić z taką moją historią, że również jestem chora od 10 lat już na boreliozę, natomiast niezdiagnozowaną przez 9 lat. Także no miałam mnóstwo objawów, ale mówię wcześniej, zanim zachorowałam, to byłam biegaczką przez 7 czy 8 lat, więc myślę, że odporność miałam dosyć silną. Więc dosyć długi czas te objawy były minimalne. To znaczy, może nie można tego określić minimalne, bo zaczęło się utrat przytomności, także było dosyć stwierdzone, że to jest udar, później jakieś tam napady padaczkowe. Natomiast na tyle były te objawy zminimalizowane, bo ja cały czas prowadziłam zdrowy styl życia, czyli zdrowo się odżywiałam, dalej codziennie, tak jak pani mówi, tutaj spacery. Jak już nie mogłam biegać, bo już do tego dochodziło, że już nie mogłam później uprawiać sportu. No i w końcu chyba to było no, 1,5 roku temu, dostałam właśnie porażenia nerwu twarzowego i wtedy dopiero zdiagnozowano mi tą boreliozę. Akurat lekarz rodzinny to za co stwierdził. Natomiast specjaliści, neurolodzy, w wielu szpitalach byłam, w ogóle też oczywiście sterydy, to wszystko przeszłam. Schwabnienie rozsiane. Tak? No nawet nie. Mówili, że przewiało mnie, bo akurat wtedy było jakiś tam okres jesienny, także że chodziłam bez czapki pewnie dlatego. W każdym razie leczenie zaczęłam najpierw sterydy, to w ogóle by nie było leczenie boreliozy. Później dopiero leczenie według ILAC i antybiotykami leczyłam się rok. Natomiast już po 2-3 miesiącach, jak miałam bardzo silne herksy, bo miałam takie objawy, że nie mogłam właściwie z łóżka już wstawać, tylko leżałam i te drgawki, które wcześniej w ogóle się pojawiały okazjonalnie, to były praktycznie na co dzień. No to dołączyłam wtedy zioła i wtedy akurat w tamtym okresie to najbardziej właśnie RDST mi pomagał. Później jeszcze doszły tam na odporność koci pazur. Natomiast po roku, że tak powiem, no dalej mi chodziło o to, żeby wrócić do pracy i do normalnego funkcjonowania, żebym mogła chodzić, nie wiem, wychodzić z domu nie na 2 godziny, tylko na cały dzień, żebym mogła chodzić na zajęcia i nie męczyć się na nich i tak dalej. I od chyba około 4-5 miesięcy zrezygnowałam, powiedzmy, sama z tych antybiotyków, pomimo że jestem, czy byłam pod kontrolą lekarza ILAC akurat z Warszawy, pani doktor wie, może nie pani doktor, w każdym razie zioła brałam tak, jeśli osoby pytają mnie, które, to u mnie najbardziej się sprawdził Andrographis w połączeniu właśnie z tym RDST-em, ale koci pazur średnio mi pomagał. No, jakieś 2 miesiące temu trafiłam z kolei na ludzi też w Polsce, którzy leczą metodą Klinkharta. I to jest też bardzo ciekawa sprawa, bo oni wykonują takie testy na, według tego lekarza ze Stanów, który leczy boreliozę, to testowanie mięśniowe. Tak. I no mówię, muszę powiedzieć, że od 2 miesięcy jestem na tych ich protokole, to są leki homeopatyczne, 2 takie główne, potem mam właśnie dobrane te zioła, które działają, czyli u mnie koci pazur został wyrzucony i RDS już teraz też, ponieważ już go rok brałam i w tym teście wyszło, że już mi szkodzi. No i oczywiście dieta bez glutenu, bez laktozy, bez cukru, bez kazeiny, bez soi, mnóstwo tam rzeczy też wyszło.
No i generalnie czuję się coraz lepiej. Duże dawki chlorelli jeszcze, też także dla wszystkich chorych, oczyszczające. Zioła zamawiać można na firmie, czy jest taki, są sklepy w Polsce, też już praktycznie coraz więcej. Ze Stanów też można zamawiać na takim sklepie iHerb, gdzie jest po $4 jest przesyłka, więc nie jest to też jakaś tragedia. No i już tak powiem, bez pomocy lekarza już teraz zostałam. Jakoś to idzie do przodu ciągle, nie? Także są alternatywne metody, no i antybiotyki u mnie się skończyły głównie z tego powodu, że dostałam takich zapaleń jelita, że to już było praktycznie niemożliwe dalej stosować. No i dwa czy trzy miesiące, no to takie dawki probiotyków, jakichś tam środków namnażających te bakterie, że no i ostra dieta oczywiście, że nie dało się na tych antybiotykach dalej pociągnąć, ale muszę powiedzieć, że teraz jestem zadowolona i na tej metodzie Klinghardta dalej ciągnę. Mamy kolejne pytanie. Jestem właśnie u progu leczenia, zdecydowałam się już prawie na metodę ILAC, ponieważ wiem, że organizm będzie wykończony po serii antybiotyków, jakie suplementy stosować dodatkowo? Wiadomo, że tych suplementów na rynku jest bardzo dużo. Które wybrać? Może Państwo, którzy już się leczą, Na pewno jest potrzebna ta chlorella, to jest właśnie to do usuwania toksyn, oczyszczania organizmu. Na pewno bardzo warto zainwestować w dobry, bardzo dobry koenzym Q10. Na pewno koenzym Q10. Bo to jest, ale nie taki kupowany w aptece, tylko by trzeba było poszukać dobrych firm. W płynie tak, ale on jest potwornie drogi, natomiast Solgaru też nie jest zły. Solgar ma też bardzo dobry ten. Solgar, tak się nazywa ta firma. Tak, chyba tak. www.solgar.pl. I tam jest koenzym Q10, on jest też w jakiejś nanotechnologii produkowany, więc też tam tych ma więcej. A jakie to są? Proszę, nie znam wszystkich. Ja myślę, że wszystko, co pomaga, na pewno bardzo dobra jest witamina C naturalna. Uważam, że to bardzo skutkuje. Warto byłoby sobie też zbadać, i to już tutaj można spróbować właśnie jakichś takich innych metod, bo to nasi lekarze jakoś nie za bardzo do tego podchodzą, pH organizmu. I zobaczyć, czy nie ma, czy jest właściwe, i doprowadzić do tej właściwej, do tego właściwej równowagi, bo można stosować różnego rodzaju takie wyrównujące te środki. Witamina C przede wszystkim jest acerola naturalna, bo to jest bardzo dobra. Znaczy powiem szczerze, z tego co się mówi, to cytryny wcale witaminy C za dużo nie mają. To więcej witaminy C mają brokuły i zielone warzywa. To raczej bym mimo wszystko tutaj polecała chyba. Ja jeszcze krótkie pytanie. Słuchając wypowiedzi, przeraża mnie tutaj fakt, że są osoby, które mają szczególne zagrożenie, na przykład chociażby celiakia, gdzie to są problemy jelitowe. Przy takich dawkach antybiotyków jest, nie wyobrażam sobie stanu osoby, która na przykład ma celiakię. Co robi medycyna, co robią lekarze, żeby nam w przyszłości pomóc? Bo czytałam ostatnio raport, że będzie coraz więcej kleszczy, ocieplenie atmosfery i będzie jeszcze więcej właśnie ich. Co może zrobić osoba z celiakią? Może próbować stosować zioła. To jest jedyna alternatywa, jeżeli nie może stosować antybiotyków. Bo nie znam się aż na tyle, żebym mogła powiedzieć, jak kolidują antybiotyki z celiakią.
no to może by trzeba było po prostu tak zadbać o tą florę tego jelita, żeby jednak ten antybiotyk można było chociaż krótko podać. Chociaż krótko, a później spróbować ziół albo jedno z drugim, tak jak pani tu mówiła. Można próbować dożylnie. Można próbować dożylnie, z tym, że to jest, no tu jest znowu problem, bo tak, dożylnie podaje się Biotrakson i to tylko w tej chwili mogą zaordynować szpitale. Trudno jest znaleźć, praktycznie rzecz biorąc, kogokolwiek, nawet pielęgniarkę, która by ambulatoryjnie podała ten Biotrakson. A oczywiście jest jakieś ryzyko, ale to może pierwszą, drugą, trzecią dawkę podać w obecności, powinno się podawać w obecności lekarza. Natomiast coraz więcej odchodzi się, coraz bardziej odchodzi się od podawania antybiotyków w szpitalach, bo to jest bez sensu. Teraz byłam na spotkaniu takich organizacji pacjenckich i między innymi pacjenci z mukowiscydozą usiłują przewalczyć, żeby dla nich podawanie antybiotyków, które też jest właściwie jedynym rozwiązaniem, żeby było możliwe w warunkach domowych albo ambulatoryjnych. Miejmy nadzieję, że w przypadku boreliozy też to do tego dojdzie. Natomiast no jest to, na pewno jest to duży problem, bo nawet sam Biotrakson to jest trochę za mało, bo tutaj by trzeba było zawsze włączyć coś, co jest na rozbijanie cyst, czyli tinidazol albo metronidazol, co rozbije te cysty. Więc jeżeli ktoś ma inne schorzenia, no to tutaj rzeczywiście może być duży problem. Mówiła pani o przeprowadzaniu krótko po ugryzieniu testu PCR. Mm-hmm. Wielu diagnostów poddaje wątpliwość wiarygodność tego testu ze względu na zbyt dużą ilość wyników fałszywie dodatnich. Czy mogłaby się pani ustosunkować do tego? Znaczy, bo wielu naukowców w ogóle bardzo wiele rzeczy neguje w przypadku boreliozy. Natomiast jeżeli chodzi o test PCR real time w tym wczesnym stadium chorobowym, uważam, że jest to jedyny test, który może stwierdzić obecność bakterii. Bo tak, przy każdym innym musimy czekać te 4-6 tygodni. Natomiast może być inna alternatywa, można nie robić żadnego testu, tylko po prostu wziąć antybiotyk po każdym ugryzieniu kleszcza. I powiem szczerze, że jakbyśmy tak zapytali osoby, które były ugryzione przez kleszcza, czy brałyby po każdym ugryzieniu, każdy by powiedział, że wziąłby po każdym ugryzieniu. I to, no powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy gryzieni, nie jesteśmy leśnikami, więc nie jesteśmy gryzieni non-stop. Zdarza się to raz na jakiś czas. I wzięcie tego antybiotyku obojętnie, czy ten kleszcz był zbadany, czy zbadano nas zaraz po ugryzieniu, to nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Po prostu trzeba się zabezpieczać jak możliwe tylko. Ja mam jeszcze pytanie, które napłynęło na naszą skrzynkę stowarzyszeniową od Tomka, który nie mógł przybyć na nasze spotkanie. Brzmi ono tak. Czy oczyszczanie organizmu z toksyn i złogów, a co za tym idzie znaczne podniesienie jego odporności, może doprowadzić do samowyleczenia z przewlekłych chorób bakteryjnych typu borelioza? Czy z przewlekłych chorób bakteryjnych to nie wiem, natomiast jeżeli chodzi o boreliozę, to nie wierzę. Można sobie wspomóc, zdecydowanie można się wspomóc, na pewno, ale nie ma samowyleczenia z przewlekłej już boreliozy. Jeżeli leczyć boreliozę, to gdzie? W Poznaniu? Pytanie brzmi, jeżeli leczyć boreliozę, to gdzie? To znaczy tak, boreliozę leczą przychodnie zakaźne i szpitale chorób zakaźnych. Metodą ilacji jest w Poznaniu lekarz, który leczy. Tak, na Mickiewicza. Jest 10 mniej więcej, około 10, jest ich coraz więcej, bo ci lekarze się przekonują. Ostatnio miałam telefon od pani psychiatry z Krakowa z pytaniem, czy organizujemy szkolenia dla lekarzy. Na szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Chorych lekarz żaden nie przyjdzie, prawie żaden. Chyba, że będzie zainteresowany, bo po pierwsze sam był chory, kogoś w rodzinie ma chorego, to może wtedy przyjdzie i
się będzie chciał zapoznać z tym, co stowarzyszenie ma do powiedzenia. Natomiast nie przychodzą na szkolenia, ale tych mimo wszystko, tych lekarzy, którym gdzieś coś tam coraz więcej podpada, że jednak tak jak ta pani psychiatra, do której mnóstwo trafia osób chorych z zaburzeniami psychiatrycznymi, wynikającymi z boreliozy, szuka wsparcia, szuka gdzieś jakiegoś szkolenia. I mam nadzieję, że tych lekarzy będzie coraz więcej. Jest ich około 10 w Polsce. Ja mam takie pytanie. Żaden z nich, to znaczy tak, powiedzmy sobie szczerze, na Narodowy Fundusz Zdrowia mamy zapewnione przy leczeniu boreliozy 4 albo 3 antybiotyki i to tylko i wyłącznie te, które mają w rejestracji napisane, że to jest ukierunkowane na boreliozę. Nawet są 3 refundowane doksycykliny, z czego tylko jedna ma napisane w rejestracji, że jest przeznaczona na leczenie boreliozy. Te 2 pozostałe nie mają. Podejrzewam, że jeżeli lekarz zapisałby tamte inne, mógłby mieć problemy z otrzymaniem, znaczy z rozliczeniem tego, że zapisał na NFZ. Można się udać do szpitala i próbować dostać leczenie szpitalne albo no, w przychodni chorób zakaźnych. Z tym, że to, co dostanie pani na NFZ, to zapewnia, no, tak jak mówię, 3 tygodnie antybiotyku. Można jak najbardziej próbować. Ja mam takie pytanie, czy leczenie magnetyczne albo pole magnetycznym jest skuteczne? No to jest ten biorezonans, to już rozmawialiśmy na ten temat. No to jest tak, jedni mówią, że pomaga, a drudzy mówią, że nie pomaga i teraz w zależności kto co usiłuje udowodnić. No nie ma takich, nie, jednemu pomoże, bo w to uwierzy, a drugiemu to zupełnie nie pomoże, bo będzie bardzo sceptycznie do tego podchodził, a trzeciemu po prostu nie pomoże, bo nie pomaga. Nie ma takich, nigdzie nie ma stwierdzonych naukowych badań nad biorezonansem, że coś pomaga. Jest to coś innego, co działa inaczej na bakterie niż antybiotyki, zioła i tak dalej. Może i zadziałać w przypadku konkretnie jakiejś osoby. To nie jest żadne ryzyko poza finansowym, bo to jest akurat nieinwazyjne, więc poza finansowym nie ma żadnego ryzyka. Wokół boreliozy byłoby jeszcze wiele pytań, ale przed nami degustacja. Na szczęście panią Liliannę Frankowską, prezes Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę, mamy w Poznaniu i możemy z nią kontaktować się poprzez stronę internetową www.borelioza.org. Dzisiaj jeszcze pozostanie na chwileczkę z nami. Ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że przyjęła pani nasze zaproszenie i w stowarzyszeniu mógł odbyć się ten program. Dziękuję serdecznie, a państwa zapraszam na degustację i na kolejne nasze programy. Dziękuję.